Cześć, 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 siemano morki, z tej strony Dawidus, witam was wszystkich serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj może być nietypowy odcinek, ale pokażę wam jak poradnik, jakim programem najlepiej nagrywać na telefon ekran, czyli na przykład gry i różne wszelkiego rodzaju, robić screeny i takie rzeczy. A więc wchodzimy w sklep Play, ja już jestem tutaj w sklepie Play, jak możecie zauważyć. Bierzemy sobie Google, szukaj w Google Play i piszemy tak: Mobizen. Mobizen jest to nagrywarka, która nagrywa właśnie nasz, która będzie nagrywała właśnie nasz ekran. A więc ja używam Mobizen Screen Record, ale na przykład jak macie Samsunga telefon, to pobieracie sobie, wyświetli wam się takie coś: Mobizen Screen Record Samsung, coś takiego, nie? I tam będziecie musieli do tego plugin pobrać, ale to tam spoko. Ale na normalnych telefonach to Mobizen Screen Record wystarczy. A więc jest to taka aplikacja tutaj. Jest ona w wersji beta, ale no nie wiem czemu twórcy tak zmienili. A więc tak, jak możecie zobaczyć, tutaj wszystko jest. Jest to full wersja oczywiście i nagrywa godzinę, dwie, ile tam chcecie, dowoli, ile macie miejsca na telefonie. A więc dobra, tutaj sobie pobieracie, wiecie, zainstaluj, akceptuję i tak, dobra. A więc ja wam teraz pokażę wam teraz jak skonfigurować i o co w tym chodzi wszystko, nie? Wchodzimy sobie w Mobizena, żeby mi nagrywanie tylko, dobra. Wchodzimy sobie, mam taką ikonkę, nam się wyświetli, nie? Klikamy na nią i wchodzimy w to na środku, taka pauza jakby, nie? Tutaj pierwsza strona to jest takie tam powitanie, przywitanie wam, nie? Będzie i tu drugie takie to jest wasze tam filmiki różne, nie? I teraz trzecia opcja to jest właśnie ustawienia, a więc tak. Pierwsze ustawienie, video setting to jest. A więc video setting to tak. Ja przy nagrywaniu używam 720p HD, więc to jest najlepsze, więc też wam mówię. Tu quad link, jak będzie nagrywany ten ekran, jakby jak będzie go widać, nie? Ja nagrywam przy 6,0m i FPS-y. Ja używam automatycznych FPS-ów, ponieważ mi się samemu robią FPS-y, ale tak używam 60 albo automatycznie, a więc to jest takie video setting na począteczek, tak? Drugie to jest clean, to nie, tu nie, i sudal, czyli teraz muzyka, tak? Tutaj włączacie sobie tym ptaszkiem albo wyłączacie sobie muzykę, jak tam chcecie, żeby was nagrywano dźwięk wasz, tak? A więc tak, AIR Options, to jest, że o, takie coś, że macie Mobizen logo i tutaj na dole, pokazuję wam teraz, macie sobie dostosować na przykład, jak chcecie, żeby było widać logo Mobizena. Czy w ogóle, żeby nie było widać? O, teraz wam pokazuję. Czy w ogóle? Czy żeby tak lekka? Może tak. Ja używam tak około tego, ale nieraz to tak używam, nie? Możecie też dodać sobie własny obrazek Pictures. Tutaj wam się o takie coś pojawi. I też tutaj ustawiacie sobie jakoś. I to jest jak kamera. Ja używam Mobizen logo, więc to jest dla mnie najlepsze. Ale możecie tam dać swój awatar kanału i ogólnie, nie? I frekam to jest kamerka, tutaj distable to włączacie, wyłączacie, kolno to cądowny, czyli to jest ile sekund, na przykład kliknięcie nagrywaj, to ile, za, na przykład będzie obliczanie za ile się będzie wszystko nagrywało. Touch gest to tego ja nie wiem, nie używam. Record time to chyba wiadomo ile czasu ma się nagrywać. Store patch, gdzie to ma się w ogóle znajdować. Ja mam kartę pamięci, więc storage karta 1, Mobizen. I tu macie, widzicie, o. Jeszcze macie Launcher Editor, czyli edytor. Tu wam może pokażę, możecie robić tak. Tutaj na początek tab here to add video, czyli dodajecie swoje wideo. To możecie dodać swoje interko i swoje quaterko jakby, nie? Tu tak wychodzi na to i tu jest wersja, tu reklamy tam. I control. No i co, to chyba by było na tyle tutaj. A tutaj jeszcze wam bym pokazał, bo... O nie, tu przepraszam, bo tu mi coś... Znetam, to jest zneta, ale ja... Nie, tutaj nie, patrzcie, sobie tam przewincie. Jak tam chcecie. Przewincie se. No i co? I... To chyba by było na tyle, kumple.
z tego wszystkiego tutaj. O, macie jeszcze na przykład, patrzcie, pokażę wam taką frekam, nie? A nie, no tutaj dodajecie swoją kamerkę, to wam mówię, kurczę, no i to by było na tyle w tym materiale. I co, no touch gest on, nie, czyli trzeba nagrywać was jak dotkniecie, pokazywać. No i co, mordki, no mam nadzieję, że wam, czekajcie, bo jeszcze chciałem wam tutaj coś pokazać, ale kurczę, video setting, nie, to nie, to dziękuję, stop, bo wziąłem reset tego, jeszcze raz wyjdę, no ale to by było na tyle, wam powiem w tym materiale, pokazałem jak ustawić do swojego telefonu Mobizena i jakiej nagrywarki używać, nie? Czekajcie, jeszcze tutaj clean disk. No tutaj możecie sobie zmienić jak chcecie. Tu możecie sobie, dobra. A więc ja już nie przedłużam, mordki. Mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcineczek, że pomogłem niektórym zam, chociaż znaleźliście już ten sposób, ale odświeżę wam jak tutaj ustawić sobie jeszcze to. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, strzelcie subika, jeśli jesteście nowi. Ja się z wami żegnam. I jeszcze mam do was takie pytanko, czy chcecie top 3 programy do nagrywania, ekranu z telefonu. Napiszcie, czy chcecie top 3 programy, czy mam zrobić. I również odcineczek pojawi się z obróbki filmu, czyli najlepszy program do obrobiania filmu, tak? Czyli tam montaż i wszystko. Ale w dzisiejszym odcinku był Mobizen, a więc dzięki za to, że dotrwaliście do końca, jeśli dotrwaliście. Dzięki, że zostaliście. Trzymajcie się, mordki. Siemaneczko, widzimy się w kolejnym odcinku. Piona!